Zmiana taryfikatora określającego wysokość mandatów karnych sprawiła, że wielu kierowców ma znacznie lżejszą nogę. Niestety nie wszyscy. W grudniu 2021 roku policjanci z suwalskiej drogówki nałożyli na kierowców ignorujących ograniczenia prędkości aż 839 mandatów karnych. W styczniu za tak zwaną ciężką nogę ukarano mniej kierujących. Mundurowi potwierdzają, że jeździmy nieco wolniej, ale do ideału jest jeszcze daleko. W styczniu 2022 roku za przekroczenie dozwolonej prędkości drogówka wystawiła o niemal 100 mandatów mniej niż w miesiącu poprzedzającym. Poinformowała nas komisarz Eliza Sawko, oficer prasowy KMP w Suwałkach. Niechlubnym rekordzistą pierwszych tygodni nowego roku był kierowca przemierzający miejscowość Tartak z prędkością 132 km na godzinę. Obowiązujące tam ograniczenie do 70 nie przebiło się do świadomości kierowcy, co kosztowało go 2000 zł, które, miejmy nadzieję, że wyostrzyło jego spostrzegawczość. Nadmierna prędkość to jednak wciąż główne przewinienie kierowców korzystających z dróg Suwalszczyzny. Innym groźnym nawykiem wciąż jest korzystanie z telefonu podczas jazdy. Nie wszyscy pamiętają też o należytej dbałości o stan techniczny pojazdu. Policjanci bacznie obserwowali również przejścia dla pieszych. W styczniu odnotowano 29 wykroczeń popełnionych przez kierowców wobec pieszych. Trzech sprawców dostało mandaty w wysokości 1500 zł za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub wkraczającym na nie. Miesiąc wcześniej tego rodzaju wykroczeń odnotowano znacznie więcej, aż 47. Można więc powiedzieć, że ich liczba spadła niemal o połowę.